się w liceum w nadarzynie imienia Jana Pawła II na turnieju ping-ponga w celu zebrania pieniędzy na WOŚP. Każdy uczestnik, który chciał wziąć udział w turnieju, jako formę wpisowego wrzucał 10 zł do puszki. W zamian dostał super naklejki. Myślę o nas, a dusza na brudzi. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba już dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Zapytamy teraz jednego z naszych uczestników, dlaczego tak naprawdę zdecydował się na udział w turnieju ping-ponga. Zdecydowałem się chociażby dlatego, że współpracujemy, nasza szkoła współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No i zbieramy pieniądze dla potrzebujących dzieci, które walczą z sepsą. A ja mam do Ciebie pytanie, jak podoba Ci się organizacja całego turnieju? Organizacja stoi na najwyższym poziomie, no i chociażby świadczy to o tym, że jeżeli przegra ktoś, to nie świadczy to o tym, że po prostu odpada z turnieju, tylko gra dalej tak naprawdę i każdy ma szansę wygrać. Czyli jednym słowem jesteś zadowolony, że wziąłeś udział. Dokładnie. A głowa ma bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Razem z Oliwią znajdujemy się koło stołu, gdzie znajdują się nagrody dla naszych zwycięzców charytatywnego turnieju ping-ponga w naszej szkole. Fundatorem nagród jest dyrekcja, Rada Rodziców oraz gmina Nadarzyn. Oliwia, dlaczego zgodziłaś się wziąć udział w turnieju i w jaki sposób pomagasz? Było to małe 10 zł wpisowego. Uważam, że każdy grosz się przyda i na pewno pomogę tym dzieciom. Czyli uważasz, że nic się nie zmarnowało? Na pewno nie. Jesteśmy razem z naszym kochanym dyrektorem. Panie dyrektorze, czy wie pan, kto był inicjatorem całego tego zgromadzenia? To już tradycja naszej szkoły, wcześniej jako gimnazjum, teraz jako liceum. Zawsze inicjatorem jest tego pani Magdalena Milczarek, trener tenisa stołowego, osoba w tym bardzo zapalona, no i rzeczywiście osoba, która lubi pomagać, jeśli chodzi o aktywność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również zawsze pomaga jej drugi trener, pan Piotrek Napiórkowski, także już co roku, od lat, tak trochę trudno mi policzyć, ale myślę, że jak mogę się pomylić o 2 czy 3, to chyba gdzieś już mamy, no według mnie chyba 9. albo 10. edycję tego turnieju tenisa stołowego Gramy i Pomagamy. Czy uważa pan, że jest to dobra forma zbierania pieniędzy na chore dzieci? Znaczy, ja uważam, że każda forma przybliżenia problemu, zachęcenia ludzi do życzliwości, pokazania, że warto pomagać, jest dobra. Wszystko, co robimy, te wszystkie aktywności, które się pojawiają, bo ten turniej to jest tylko jednym z elementów, ale sam fakt, że aż tylu młodych ludzi no, zdecydowało się na to, żeby wziąć z nim udział, nie dlatego, że są dobrzy w tenisa stołowego, ale dlatego, że chcą pomóc WOŚP-owi, to właśnie pokazuje, że warto. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Głównym inicjatorem jest pani Magdalena Milczarek, jednak głównym organizatorem jest nasze kochane liceum.